Gdzieś tutaj była, gdzieś była, gdzieś się zawieruszyła. Jakby ktoś widział wiosnę, dajcie znać, bo chyba się zgubiła gdzieś. No. Idę coś porobić w garażu, bo jest trochę zimno. Dobra, jestem w cieplutkim garażu i dzisiaj będę przerabiał te kółka ze standardową osią pod sztywną oś, która jest w gravelu, który do mnie dojedzie. Wierzę w to. Dowiedziałem się o kolejnym opóźnieniu, ale w końcu ten rower dojedzie do mnie, na pewno. Żeby wymienić osie w tych kołach, będziemy potrzebowali tych kół, będziemy potrzebowali asystenta. Asystent Bruno. Bruno. Jest trochę późno. Bruno jest śpiący. I będziemy potrzebowali takich zamienników osi, to jest adapterów właściwie. Nie wiem, to jest właściwie cała oś jakby. A to są adapterki do koła przedniego, to jest do koła tylnego. No, taka oś po prostu, którą wyjmujemy tą standardową oś i wsadzamy to. Natomiast z przodu sytuacja jest znacznie prostsza do ogarnięcia, bo wyciągamy tylko te końcóweczki, te kapy i zmieniamy je na coś takiego. W kołach Evenlight, w przełajowych, które mam, które są zbudowane na piastach DT Swiss, w obydwu kołach, w przednim i w tylnym, są takie kapy tylko, więc tam jest sytuacja znacznie prostsza. No właśnie. Nie wiem jeszcze do końca, czy w gravelu będę wykorzystywał tylko te koła, czy będę wykorzystywał te koła i koła Evenlight. Co mogę powiedzieć o tych kółkach, to są naprawdę świetne, jeżeli chodzi o gravel. Są bardzo wygodne, są bardziej miękkie niż te Evenlighty, których używam w przełaju. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o gravel, sprawdzą się lepiej, ale tamte koła wyglądają po prostu niesamowicie na wysokim profilu, więc jeszcze nie wiem tak naprawdę, czy będę używał tylko tych kółek, czy tych kółek i tamtych kółek, czy... No zobaczymy, ale tak czy inaczej przerobię te kółka na sztywną oś i zaczynając od przedniego koła robimy to w ten sposób, że wyjmujemy te kapy. O, wyjęty. Proszę bardzo, wyszedł bardzo łatwo. I wsadzamy to. Strasznie skomplikowana operacja. W każdym razie widzicie, że asystent Bruno w tym momencie poszedł spać. Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy. Nie ma komu trzymać kamery. To są te końcówki. To jest końcówka pod standardową oś, to jest końcówka pod sztywną oś. I tyle w zasadzie. Więc wsadzamy końcówkę pod sztywną oś. Z jednej. I z drugiej strony. Swoją drogą łożysko i cały środek wygląda naprawdę czyściutko. I już zrobione. Mam koło pod sztywną oś. Strasznie trudna operacja. No, tak to wygląda. Zakładam, że jeżeli chodzi o tylne koło, nie pójdzie tak łatwo. Bo mamy tutaj taki słuszny element. Więc to się chyba wykręca. Tak, to się wykręca. O. To się wybija ręką i to całość wychodzi razem z bębenkiem. Jest chyba jeden z najgorszych filmów warsztatowych, jaki zrobiłem. Ale hej. Okay. Różnica jest taka, polega na średnicy dziurki.
Jesus. Nie, to jest na pewno najgorszy film warsztatowy, jaki robiłem. Różnica jest taka, tak to wygląda, proszę bardzo. Także to idzie na półkę. Trochę smaru, nie za dużo, bo jak damy za dużo, to te zapadki tutaj nie będą się, nie będą pracowały. Zapadki nie będą się zapadały. to w ogóle nie wiem. Nie wiem, o czym mówię. Bębenek wskakuje na nową oś. Nowa oś wskakuje tutaj. A tutaj idzie nowa końcóweczka. Tak mniej więcej to wygląda. Mamy sztywną oś w tylnym kole. Bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o te piasty, to są piasty Novatec 772. Tak samo jeżeli chodzi o piasty DT Swiss. Można sobie w łatwy sposób zamienić je ze standardowej osi na oś sztywną i latać na osi sztywnej. Fajna, prosta sprawa. Dzięki za oglądanie. Czołem. Hej. Dzięki za pomoc. Dzięki.